Witam Państwa serdecznie w dniu dzisiejszym. Marcel Proust w poszukiwaniu straconego czasu. Proszę Państwa, uwaga, podnoszę. Musimy to przeczytać. Siedem tomów cyklu w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. Proszę się nie dziwić, ja zresztą zaraz pokażę kolejne tomy. To są, niestety nie udało mi się zgromadzić jednej kolekcji. Tutaj jest jedna, pierwszy tom jest spoza tej kolekcji. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj jest absolutny wstęp, jeśli chodzi o samego Marcela Prousta. Ja powiem takie bardzo, bardzo podstawowe kwestie dotyczące Prousta. Natomiast na kolejnym spotkaniu powiem, dlaczego w ogóle należy czytać poszukiwanie straconego czasu, należy przeczytać, bo to jest ważne, żeby przeczytać. No ja trzykrotnie próbowałem przeczytać w poszukiwaniu straconego czasu, za trzecim razem udało się, więc spełniło się to pożekadło do trzech razy sztuka. Proszę Państwa, siedem tomów. Pierwszy tom w stronę słona. Drugi tom w poszukiwaniu straconego cyklu, w poszukiwaniu straconego czasu w cieniu zakwitających dziewcząt. Trzeci tom, strona Guermentes. Czwarty tom, Sodoma i Gomora. Piąty tom, Uwięziona. Szósty tom, Nie ma Albertyny. I and last but not least, Czas odnaleziony, proszę Państwa. W siódmym tomie, siódmy tom zatytułowany Czas odnaleziony, jeszcze raz pokazuję wszystko. To jest to. Proszę Państwa, warto teraz rozpocząć czytanie Prousta też z kilku względów. To znaczy, jeszcze raz podkreślę, że o tym będę mówił w czasie kolejnego odcinku, ale dzisiaj tylko dopowiem, 150 lat temu urodził się Proust w 1871 roku, natomiast w przyszłym roku przypadnie setna rocznica śmierci francuskiego pisarza Marcela Prousta. I choćby z tego względu no, warto zapoznać się z tą literaturą. Literaturą na najwyższym poziomie, proszę Państwa. Naprawdę masa odsyłań do kultury. Bardzo wielu pisarzy powołuje się na Prousta, gdzieś tam wspominał, Prousta to jest to, Prousta to jest tamto. Stosunkowo mało osób przeczytało w całości Prousta. No, takich też znanych osób, które w swoich biografiach gdzieś tam wspominają, że zatrzymali się w pewnym momencie. Cóż, jak się do tego przygotować, proszę Państwa? Ważne jest, żeby tak... Proszę przygotować herbatę, bo herbata jest tutaj istotna, ważna. Najlepiej zaopatrzyć się w ciasteczka magdalenki. Zaopatrzeniem w ciasteczka magdalenki może być problem, szanowni Państwo, bo w Warszawie no, trudno w poszczególnych kawiarniach, restauracjach te magdalenki zdobyć. Jest pewien sklep na krakowskim przedmieściu, w którym kupiłem smaczne magdalenki. W ostateczności można byłoby no, samemu upiec te kruche ciasteczka, takie w formie muszelek, smaczne i sobie zjeść, ponieważ magdalenki są na stałe związane z cyklem w poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prousta. Proszę Państwa, no trzeba po prostu, rzecz banalna, zacisnąć zęby momentami, bo to te siedem tomów jest, tak bym powiedział, znaczy tutaj niczego specjalnego nie odkrywam teraz, jest nierównych w tym znaczeniu, że chociaż może się okazać, że dla Państwa wszystko będzie tutaj równe i równie ciekawe. Dla mnie nie, znaczy dla mnie były takie części, przez które no, musiałem się w jakiejś tam mierze siłować, natomiast no, są bardzo, bardzo ciekawe tutaj, część tych tomów jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa i ważna, no ale dlaczego też warto przeczytać Prousta, o czym w ogóle jest ten cykl w poszukiwaniu straconego czasu, na pewno jest o czasie, ale nie tylko, proszę Państwa, o tym będę mówił w czasie, w przyszłym odcinku.
Jeszcze raz mówię, żeby się tutaj popatrzyłem na swoją filiżankę, żeby sobie przygotować filiżankę herbaty, zakupić ciasteczka magdalenki albo je upiec. No i przystąpić do lektury, proszę Państwa. To nie będzie, na pewno to nie będzie czas stracony. To się gdzieś będzie zwracało. Ja przyznam się Państwu, no bo tutaj jeszcze raz zaprezentuję tych 7 tomów. Ja akurat korzystałem, kiedy dwukrotnie przeczytałem ten cykl W poszukiwaniu straconego czasu. Znaczy trzykrotnie startowałem, za trzecim razem udało mi się. I jeszcze raz później przeczytałem W poszukiwaniu straconego czasu już po latach, więc znowu mogłem popatrzeć się przy lekturze. Potraktowałem tą lekturę niczym lustro, które można się było przejrzeć. No troszeczkę inaczej to lustro wyglądało, kiedy za pierwszym razem, znaczy ten obraz, który się wyłaniał z lustra za pierwszym razem, kiedy czytałem, no a troszeczkę inaczej, kiedy już za drugim razem to przeczytałem. Ja, proszę Państwa, to przeczytałem za pierwszym razem. Jest takie ciekawe wydanie też z lat 70. Ono jest, te tomy, 7 tomów jest w trzech takich grubych knigach. Ja nie wiem, mały druk, 3 grube knigi, no co kto lubi. No tu mam akurat 7 oddzielnych tomów, ale może taka forma też byłaby dla Państwa korzystniejsza. Bardzo dobre, uważam, że bardzo dobre przekłady Prusta, Żeleńskiego Boya, ostatnie no, tam też części Rogozińskiego, więc no, najlepiej byłoby oczywiście czytać w oryginale, no ale do tego potrzeba znajomość języka francuskiego, chociaż wiem, że są osoby, które znają język francuski. To rzecz oczywista. W sposób szczególny właśnie pozdrawiam te osoby, które znają język francuski, mogą sobie przeczytać Prusta w oryginale. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym odcinku, w którym będę mówił, no właśnie, dlaczego przeczytać, o czym to jest, czy to rzeczywiście jest aż tak ciekawe i ważne. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia.